Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Królestwo Boże będzie wam zabrane, przestrzega swoich rozmówców Jezus. Zostanie ono powierzone tym, którzy będą wydawali odpowiednie owoce. Sprawa Królestwa Bożego jest bardzo ważna dla Jezusa Chrystusa. On przyszedł na świat, aby ogłosić nadejście Królestwa Bożego i w swoim nauczaniu najwięcej miejsca poświęcał właśnie temu tematowi. W przypowieści Jezus przyrównuje Królestwo Boże do winnicy, którą właściciel dał w dzierżawę. Musimy mieć w świadomości, że nie my jesteśmy właścicielami Królestwa Bożego. Właścicielem pozostaje Bóg. Nam Królestwo Boże zostało powierzone w dzierżawę. Jesteśmy Jego pracownikami, od których wymaga się, aby w odpowiednim czasie wykazywali się zbiorami dobrych owoców. Czy wykonujemy powierzone nam zadanie z odpowiednim zaangażowaniem i zapałem? Czy nasza praca na rzecz Królestwa Bożego przynosi dobre owoce? To jest dziedzic, mówią o synu właściciela pracownicy winnicy. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Jak powiedzieli, tak też uczynili. Królestwo Boże stało się naszym dziedzictwem, ponieważ zamordowaliśmy Syna Bożego, który przez swoją krew stał się ofiarą ekspiacyjną za nasze grzechy. Tak śmierć zrodziła życie. Jezus poniósł śmierć, aby dać nam udział w swoim dziedzictwie. Na mocy tej śmierci jesteśmy współdziedzicami Chrystusa.